Także siemanko, witajcie moi kochani w drugim odcinku z Narwil na moim kanale. Dokładnie tak, słuchajcie, na samym początku chciałbym kochani gorąco podziękować za całe wsparcie, jakie okazaliście mi kochani pod poprzednim materiałem. Ponieważ ostatnim razem udało nam się zdobyć ponad 1300, było ponad 400 komentarzy. Było tego naprawdę tak dużo, naprawdę z całego serducha wam kochani dziękuję za takie naprawdę bardzo miłe przyjęcie na YouTube. Cześć, Sławka. Także jeszcze raz z całego serducha dziękuję za to, co się ostatnim razem stało. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również wam się spodoba. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się ten rekord pobić. Byłoby naprawdę bardzo miło. Także słuchajcie, ja się aktualnie znajduję przed domem Kajka. On miał live'a w sobotę wieczorem, także ja właśnie też tutaj z nim byłem. Był jeszcze, była Kaja, było dużo osób, także właśnie tutaj był ten livestream i mam nowy item. Dokładnie tak, kochani, był livestream, dostałem, znaczy sobie skraftowałem żelazne itemy oraz diamentowy miecz, także myślę, że już tak po prostu biednie nie jest, także jestem naprawdę zadowolony. Był livestream, także jeżeli nie chcecie również przegapić kolejnych livestreamów, zapraszam z koni na stronę drollercasterworld.pl, na której po prostu owe livestreamy możecie śledzić. Słuchajcie, także słuchajcie, ja się teraz będę kochani wybierał do domu. Chciałem wam pokazać, co się fajnego zmieniło, ponieważ tam mam jeszcze nowe itemy. Cyprian. Cyprian. Halo, z której strony? Co się tu stało? No nie jest tam tornado, przeszło tylko. Co? Boże, no nadchodzi w ogóle. Jakie tornado, no nie. Masakra jakaś, poważnie, mówiłem naprawdę, że nie wiedziałem. Tak naprawdę w sumie nie ma się co załamywać, przyszło tornado, przyjdzie kolejne, pewnie jeszcze kolejne, już nie będę miał w ogóle tam. Także kochani, to się na pewno na jakimś livestreamie odbuduje, to znowu aż taki, myślę, problem nie jest. Także śledźcie stronę drollercasterworld.pl, coś mnie strzela i tam właśnie, kochani, livestream na pewno jakiś pojawi się. Z tego, jak to wszystko będziemy tutaj, kochani, naprawiali. Nieważne, chcę jeszcze tutaj w sumie pokazać, że mamy jakieś itemy, mamy diamenty, mamy jeszcze jakieś różne pierdu. Także to się po prostu zmieniło od ostatniego odcinka. Natomiast dzisiaj, kochani, dzisiejszy odcinek będzie nieco inny. Słuchajcie, na tym wspaniałym tle z tego domu chciałem wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek naprawdę będzie nieco inny, ponieważ słuchajcie, dzisiaj chciałbym kogoś strollować. Ostatni odcinek, tak jak mówimy, taki luźny, był taki chilloutowy i generalnie wszystko po prostu wam opowiadałem, jak ta seria będzie wyglądać. Natomiast dzisiaj, kochani, pójdziemy strollować. Kogo, jak to wszystko będzie wyglądało, kochani, zapraszam do oglądania i lecimy. Słuchajcie, nie dokończyłem o tym całym trollowaniu, który właśnie się mam zamiar zrobić. Także wybierzemy się do osoby, która na pewno ma wszystkie itemy, która na pewno jest tak już uzbrojona. Wiadomo, pewnie już wiecie, o czym mowa. Kochani, wybierzemy się do Abry, czyli do niedzielnej strefy, która prawdopodobnie jest gdzieś tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Abra to tutaj na pewno ma jakieś wspaniałe, najlepsze itemy, bo to Abra to wiadomo, on tu będzie miał pewnie jakieś diaksowe, jakieś nie wiadomo co. W sensie tylko, gdzie on tutaj jest. Tego co i mieszka w jakiejś budzie. Kurczę, jak on tu się rozbudował. Czekajcie, tutaj najpierw trzeba byłoby jakoś wejść, tylko staram się którędy. Chyba tędy, tak, chyba tędy się. O, jest Abra, siemanko Abra. Halo, Abra. Odejdź, odejdź, ty mi chcesz znowu zniszczyć kolejny, co chce mi wszystko napsuć. Kurde. A tobie co? A, nie jada. Cześć. Dobra, teraz oddaj moje największe bogactwo, czyli moje dwa sztylety, które komuś ukradłem. Nie, o. Słuchaj, bra, chciałem ci powiedzieć, że dzisiaj pójdziemy trollować. Nie wiem, czy możesz teraz, czy masz czas i tak dalej. Dzisiaj chciałem strollować właśnie Kolmara, także ja wiem, że to jest inna bogactwo, że ty masz jakieś wspaniałe itemy, także ja przychodzę po ciebie, do ciebie po... Kobla. Kobla? No. Czekaj, bo ja ostatnio taki bogaty jestem, że ma... O, ty, mam jednego kobla, patrzaj. O, to... Słuchajcie, tak jak nie dokończyłem, chciałem dzisiaj pójść strollować Kolmara razem z Abrą. Jeszcze tutaj Joda gdzieś mieszka, ale chyba go nie ma w końcu dzisiaj, nie? Jak to jest Abra? Patrz, mózg mu rozwaliło, hehe. Także dzisiaj, kochani, będzie taki troll, taki troll, kurczę, zrobimy razem z Abrą, że Kolmar to wiadomo jest taki kucharz, taki serwerowy kucharz, który na pewno ma dużo jedzenia, dużo tego wszystkiego. Także będzie taki troll, że podmienimy mu jedzenie na kobla. Weź stary, mi o tym tornadzie nie mów, to jest jakaś masakra. Pół domu mi rozpinkaliło, także no trudno, to się na jakiś live odbuduje. Gdzieś ty poszedł, gdzieś co. Ej, już mam gruz, już mam ze sobą, mam gruz. Dobra, ma... Słuchaj, bra, czyli powiedz, że masz ten gruz, że go wziąłeś, tak? Mhm, dokładnie, właśnie ci wyrzucam, to dawaj moje sztylety, które mi w ciebie rzucałem. Dobra, to tutaj proszę bardzo, masz ten... No. O, moje sztylety, gigo, Joda, ej, krabie jeden mały, co kubi. Ej, no nie strzeć. Nie, to no, ja z nim nie gadam, ja z nim nie gadam, Tomek mi zepsułeś znowu, patrz. Co to, no tornado, ty jak rzucem nie musisz obwiniać, tak? Przestańcie, ej, chłopaki, cisza. Na narfa, Joda, na narfa. Nie, co nam...
Dobra, chłopaki, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że jest nas tutaj trójka, to możemy teraz fajnie strollować. Przestańcie, ej, dobra. Także idziemy teraz z koni strollować Kolmara, także my tutaj wzięliśmy trochę tobie tego grudzu. Ja idziemy na dobrą, nie. Nie, ja z nim się nie trzymam. No jak kobiety, no po prostu jak kobiety, słuchajcie, nie, no nie rzucajcie się, halo. Nie, no ej, czekajcie, dobra, idziemy do Kolmara, halo, idziemy do Kolmara, tędy, proszę za mną. Ja z proszę, nim nie chcę nigdy. Ale trudno, mnie to nie interesuje, mnie to nie... Dobra, także, fajnie, mu też to tornado trochę zniszczyło ten dom. Słuchajcie, gdzieś tam mieszka Kolmar, nie, tam na górze, tak mi się wydaje. Abra, ty jesteś taki obeznany, także gdzieś to tutaj było, nie? Mhm, dokładnie. Dobra, Joda też tutaj biegnie, trochę się tam zdenerwował, ale... obeznany, ha. Dobra, także to jest gdzieś tutaj, kurczę, tylko będzie tu się wchodzić. Chłopaki, może zróbmy coś takiego, bo tutaj faktycznie to tornado trochę rozwaliło ten domek. Jakby się przez dom na Zesa tutaj przedostać, co wy na to? On tu no, mieszka na drzewie. Ja nie wiem, co ja. Tak to ja nie. Dobra, chodźcie tutaj, gdzieś tu się, kurczę, będą wejść, ja widzę. Kurno, to jest tak, ten, to tornado jest tak głupi jak Yoda, ale nawet bardziej Yoda jest głupi. Dobra, także Yoda, ty tutaj idziesz za mną, bardzo dobrze, to jest prawilna odpowiedź. Ja jestem już prawie przy tym całym domku Kolmara, tak mi się przynajmniej wydaje, że on gdzieś tutaj mieszka. Kurczę, o, dobra, jesteśmy coraz bliżej. Jesteś, Yoda i Abra, tutaj. Dobra, chłopaki, idziemy, tu gdzieś ten... O podłodze i jajko, kurczę, bęc. Idź, o podłodze i jajko, kurczę, bęc. Siema, Kolmar, co tam? Nie, chłopaku, cicho, nie, nie widzimy, co robicie. Chodźcie, za cicho, tu mamy podmienić to jedzenie. A, Kolmar, to się w tym nie łap kolejny. Idź, dobra, jest. I jajko, kurczę, co robisz, bęc, obrót, to się nie lepiej. Dobra, jesteśmy cicho. Czemu mamy być cicho? Nie słyszy? Ale jakiś głuchy. Chodź, Abra, no debilu, chodź tu, proszę zamknij. Dobra, podmienimy tutaj raz jedzenie na żart. Jedzarcie na... A gdzie on ma żarcie? Jezu, patrzcie, ile on tutaj ma. Jezus, to ja mu wszystko zabieram. No dobra, bez kitu, zabierzcie mu podmien... Kobla mu dał. Buzak cegan. Dobra, idź, opór, patrz, on nas dalej nie słyszy. Kolmar, słuchaj. Dobra, Abra, patrzcie, aport, poleciał, patrz. Patrz, poleciał. Dobra, to się udało się naprawdę zarobić się, słuchajcie. Tymczasem ja już będę sobie kończył ten odcinek, ponieważ zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Udało nam się strzelać Kolmara. Przy okazji jeszcze tutaj z Abrą oraz z Jodą to zrobiliśmy, także. Jeżeli mam nadzieję, że nam się odcinek podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie wstawić łapeczki w górę. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić ponad 1500 łapek w górę, bo naprawdę bardzo miło. Także mam nadzieję, że jeszcze raz wam się odcinek spodobał. Trzymajcie, do kolejnych materiałów, na razie, yo i cześć! Buu!